Naszym gościem jest starosta poselski Tomasz Gabrysiak. Panie Tomaszu, proszę powiedzieć o tym punkcie szczepień, jak to wszystko będzie wyglądało? No jak Państwo pewnie widzicie, prace inwestycyjne związane z przerobieniem sali sportowej pierwszego liceum ogólnokształcącego na punkt szczepień masowych już dobiegają końca. Myślę, że jutro już wszystko zostanie dopięte, wyznaczone zostaną drogi, którymi osoby, które będą poddane szczepieniu, będą się przemieszczać. Pokażmy, co tutaj jest. Jednym wejściem wszystkie osoby szczepione wchodzą. Na początku miejsce wypełniania ankiet. Czyli to jest ankietka, tak. To jest to miejsce. Między innymi to, ale będą również dwa namioty przed budynkiem sali, w których też te ankiety będą mogły być wypełniane. Chodzi o to, żeby przyspieszyć jakby sam ruch, tak? I teraz wchodzimy już do tej części zainwestowanej. Tu jest 5 gabinetów lekarskich, w którym w oparciu o wywiad i o te ankiety, które zostały wypełnione, lekarze będą kwalifikować osoby do szczepienia. To jest 5 miejsc właśnie do tej wstępnej kwalifikacji, sprawdzenia stanu zdrowia. One na razie są puste? One są puste, one już jutro będą wyposażone w te rzeczy, które są niezbędne, czyli stoliki, krzesła. 5 dużych pomieszczeń lekarskich, można powiedzieć. A tu przechodzimy już do tego miejsca, w którym dokonywane będą szczepienia. Założenie jest takie, że jednocześnie będzie pracować 9 zespołów szczepiących, co pozwoli nam osiągnąć wydajność, oczywiście przy uwzględnieniu, że otrzymamy wystarczającą ilość szczepionek. To jest w granicach 1500-1800 osób zaszczepionych w ciągu jednego dnia. Czyli najpierw osoba jest kwalifikowana, jeżeli tak. Się nadaje, przychodzi tutaj i tak. Tutaj będzie odbywało się szczepienie? Te punkty będą ponumerowane tak, żeby każdy wiedział, do którego punktu ma trafić, wyposażone. 9 punktów szczepień. Po każdym szczepieniu każda osoba musi odczekać 15-20 minut, żeby sprawdzić, czy nie doszło do jakiejś reakcji poszczepiennej. I ta strefa to jest pół sali. Tu są te miejsca wyznaczone dla tych osób, które już zostały zaszczepione. I po upływie tego czasu, tych 15-20 minut, osoby będą wychodzić tym wejściem odrębnym, tak żeby te potoki osób zaszczepionych i oczekujących na szczepienie nie mieszały się. Czyli tutaj osoby czekają, tak. I potem wychodzą tym wyjściem, które tutaj jest jeszcze zastawione przez i barierki, i samochód, ale tędy będą wychodzić, a będą wchodzić tamtym wejściem. Pokażmy je jeszcze z przodu. To jest główne wejście do kompleksu hali sportowej. Czyli jak rozumiem, o właśnie tym wejściem będą wchodzić. Tak. Tu będą też jeszcze barierki założone, taśmy, tak żeby wskazać, żeby każdy bez wątpliwości mógł trafić w odpowiednie miejsce, w odpowiednim momencie. Tak samo będzie zagospodarowany teren przed salą. Tu są już barierki, które jutro będą i w sobotę ustawiane. Czyli to jest to wejście? Tak, tu jest główne wejście. I jeszcze ma być parking, z tego co słyszę. Parking już jest wyznaczony, przerobiliśmy na ten cel boisko. Boisko zostało już wyznaczone, są miejsca parkingowe. To się nic nie dzieje, dlatego że mniej więcej za 2 miesiące tu ruszy inwestycja związana z budową nowego kompleksu boisk. W związku z tym pozwoliliśmy sobie wyznaczyć te miejsce na miejsce parkingowe. I tu mamy deklarację Policji Powiatowej, że w tej części, że tak powiem, parkingowej, to policja będzie zarządzać ruchem, pilnować, żeby wszyscy mogli bezpiecznie tu dotrzeć. Oprócz tego udostępniony dla osób, które będą przyjeżdżać do Bolesławca na szczepienie, będzie parking przy szkole podstawowej przy ulicy Bielskiej. Tu zawarliśmy porozumienie z prezydentem, ten parking też zostanie oznakowany i udostępniony. Dziękuję bardzo.